Dobry wieczór Państwu. Tomasz Jasina panoramą stadionu Widzewa Łódź. Zaczynamy transmisję z meczu 29. kolejki drugiej ligi piłkarskiej. Widzew Łódź podejmuje Elanę Toruń. Jeśli chodzi o drugoligową stawkę, no to rzeczywiście może tutaj właściwie wszystkim zaimponować. Od infrastruktury począwszy poprzez właśnie umiejętności przeszłych zawodników. Uwaga, Marcin Robak jest w polu karnym. Robak i broni Kuchnicki. Bardzo niebezpieczny był to strzał. Trudna pozycja Marcina Robaka. Dobrze spisał się w tej sytuacji młody bramkarz Elany. Dobre zagranie do Filipa Kozłowskiego. Kozłowski jest w polu karnym. Szansa Elany na pierwszego gola w tym meczu. Sprytnie chciał to zrobić, ale piłka obok Wojciecha Pawłowskiego. Natomiast akcja godna uwagi i znowu dość łatwo weszli w ten blok defensywny Widzewa Łódź. Złe to dośrodkowanie. Robak! Piękna bramka! 17 minuta meczu. No i to jest wymarzony scenariusz dla Widzewa Łódź. Mówiłem o tym doświadczeniu ekstraklasowym Łukasza Kosakiewicza, bo to jest też taki zawodnik, który ma za sobą grę w ekstraklasie. Przypomnę, od 17 minuty po pięknej główce Marcina Robaka Widzew wygrywa w meczu 29. kolejki z Elaną Toruń 1-0. Uwaga, Hrdziar! Ależ piękny strzał! Kapitalne wyrównanie Elany Toruń. Cóż to za strzał Słowaka? Cóż to było za kopnięcie? Cóż to za piękny gol Łukasza Hrdziara? Mandiangu, jeszcze raz Rudol. Z przodu Marcin Robak, bliżej pola karnego Wolsztyński. Teraz zagranie do Robaka. Robak broni Kuchnicki. Jeszcze Mandiangu. Mandiangu, poprawka. Piłka obok bramki. No to mogła być sytuacja dająca Widzewowi drugiego gola. Zabrakło trochę precyzji w tej dobitce. Do Oyamy. No teraz ma trochę więcej miejsca Henryk Oyama. Już biega na środek. Oyama, uwaga. Oyama, Kuchnicki. I to jest bramka, czy też jej nie ma? Jaka decyzja arbitra, na razie trochę konsternacji, grają zawodnicy Elany Toruń, gol nieuznany, w każdym razie piłka w posiadaniu graczy Elany Toruń. Błąd młodego bramkarza, ale chyba zdążył wybić piłkę jeszcze przed linią bramkową. Mają tutaj pretensje do sędziego. No trudno, proszę Państwa, z tego miejsca dokładnie wskazać, czy ten gol powinien zostać uznany. Wydaje mi się, że chyba mają rację piłkarze Widzewa Łódź. No, trzeba też trochę nerwy na wodzy powstrzymać. Elana, teraz ładna akcja i to może być za chwilę groźna sytuacja pod bramką Pawłowskiego. Strzelał Kozłowski, broni Wojciech Pawłowski. To nie był trudny strzał dla bramkarza. Piłka oddana teraz zawodnikom Widzewa. Kosakiewicz do Wolsztyńskiego. Jest to Jama. Oyama teraz ładnie wbiega w pole karne. Wolsztyński. Oyama, szansa i kapitalnie teraz spisuje się ten młodzian z bramki Elany, Dawid Kuchnicki. Jakby się chciał zrehabilitować za tę wcześniejszą wpadkę, która tutaj omal nie spowodowała straty drugiego gola. Ale Torunianie jakby złapali taki drugi oddech w tym meczu. Kościelniak, Kościelniak mocno nad bramką Wojciecha Pawłowskiego. Radwański. Radwański nie dał tam Stryjewskiemu wyjść z piłką. Wciąż Adam Radwański. Radwański dośrodkowuje. Oyama. Trochę spóźniony w tej sytuacji Henryk Oyama, ale próbuje jeszcze coś zdziałać. Estończyk. Tanżyna. Piłka obok bramki Kuchnickiego. A teraz już w ataku próbuje Daniel Tanżyna stworzyć jakąś sytuację, strzelić tego zwycięskiego gola. Nie ma dośrodkowania. Krótka gra Widzewa. Czekają na piłkę w polu karnym gracze w czerwonych strojach. Uwaga, szansa. I teraz Kuchnicki. Piłka obok bramki. Ma jakieś fatum krąży nad Widzewem. Widzew Łódź nie wygra tego meczu. Widzew Łódź, proszę Państwa, remisuje z Elaną Toruń. Zaczęło się bardzo dobrze. 17 minuta. Marcin Robak wyrównał. W 37 Łukasz Hrdziar. Widzew wciąż w kryzysie.